Sobotnie popołudnie, 21 dzień sierpnia 2022 roku ze stadionu Centrum Sportu Rekord w Bielsku-Białej przed meczem czwartej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Trzeciej Ligi Grupy Trzeciej Rekord Bielsko-Biała Odra Wodzisław. Witają Państwa serdecznie Tadeusz Paluch i Krzysztof Żertka. Tomasz Nowak, dośrodkowanie, mija się z piłką Pańkowski. A tak wracając jeszcze do spotkania z Polonią Bytom, tam na pewno wielka konsekwencja, realizacja założeń taktycznych oraz współpraca zawodników na poszczególnych pozycjach na całym boisku. Kamil Żona. Marcin Wróbel, jeszcze zgranie do Walusia. Ten nie trafia czysto w piłkę, ale Bielszczanie nadal przy piłce. Ponownie Wodzisławianie w natarciu. I ponownie Przemysław Szkatuła. Dobre dośrodkowanie, świetne uderzenie i oto gol w 14 minucie spotkania. Wodzisławska Odra obejmuje prowadzenie w spotkaniu z bielskim rekordem, a zdobywcą gola Ihor Karpenko. Nadal Tomasz Nowak. Zablokowane jego uderzenie, ale nadal przy futbolówce graczy rekordu Twarkowski. Uderzenie, nie próbuje nawet łapać tej piłki Witalii Onopko. I znów rekordziści. Caputa. Jeszcze Seweryn Caputa. Wysoko uniesiona noga, to ponad wszelką wątpliwość, ale według arbitra wszystko w zgodzie z przepisami. Tam pierwszym, który mógł zmienić tor lotu tej piłki, był Jakub Kuczera, który notuje jak dotąd dość taki, powiedziałbym, dyskretny występ w cygańskim nosie. Orzeczony Kuczera przy piłce. Jego uderzenie z problemami Kotełba na dwa razy, na dwa tempa. Przegrany pojedynek biegowy Kuczery z Kasprzakiem, ale nadal gracze Odry. I uderzenie, po którym miał problemy Wołodymyr Kotełba. 1-0. Prowadzenie Odry w cygańskim lesie w Bielsku-Białej. Niezła okazja Seweryna Caputy, nieco wcześniej Filipa Walusia. To zapis wszystkich aktywów, jeśli chodzi o rekordzistów. No i widać wejście Daniela Ferugi znacząco ożywiło, przynajmniej w tym fragmencie, bielską ofensywę. Tym razem rewanż Kasprzaka, Feruga, płasko do Walusia. A jednak faul na dwa tempa. Tomasz Nowak w bramce Odry, Witalii Onopko. 52. minuta meczu i w niej Bielszczanie doprowadzają do wyrównania. Celnie, pewnie przy samym słupku, uderzona piłka przez Tomasza Nowaka. Caputa z Kasprzakiem. Naciskany przez Zdunka Kasprzak. Fatalne podanie prosto do Kuczery. No i taki prezent musiał wykorzystać środkowy napastnik wodzisławskiej Odry. Katastrofalne zagranie Kasprzaka w 54. minucie. Wodzisławianie znów na prowadzeniu, a zdobywcą gola Jakub Kuczera. Nerwy, brak cierpliwości. To wszystko przekłada się na niedokładność, a i dotąd nie było jej zbyt wiele. Uderzenie przy krótkim słupku Marcina Wróbla. To mogło zaskoczyć golkipera Odry. Odra Wodzisław. 14 sezonów spędzonych w naszej ekstraklasie. Trzecie miejsce w rozgrywkach sezonu 96-97. Tymczasem w poru karnym Caputa. Uderzenie Ferugi. Traci piłkę Kamil Żołna. Nie było faulu. Przynajmniej nie dostrzegł go arbiter. Groźna sytuacja dla przyjezdnych. Uderzenie po dalszym słupku. Zdaje się, że Mateusz Madzia został przesunięty na pozycję numer 9. No tak, zawodnik, którego zwykliśmy oglądać raczej w defensywnej formacji rekordu, ewentualnie na tak zwanej szóstce. Tymczasem ze względu na warunki wzrostowe Marcin Wróbel! Ależ to zrobił! Fantastyczne dogranie i jeszcze piękniejsza główka Marcina Wróbla, który w 80. minucie meczu doprowadza do remisu. 2-2 w Bielsku-Białej, rekord remisuje z wodzisławską Odrą. Emocji nie brakowało, tych pozytywnych i tych negatywnych również.